Here I am where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the spark that's from my beating heart when it breaks you so hard. I zamknięte. Pomoc. O! Piękne góry. Piękne góry przed nami. O, teraz jest taka cisza. Witam Was w kolejnym dniu naszej podróży. Jest 3 już marzec. Ruszyliśmy w drogę powrotną. Powolutku wracamy w kierunku Polski. Ścieżka prowadzi nas tędy. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Usiedliśmy sobie w małej takiej niszy, takiej, żeby troszeczkę odsłonić się od wiatru, ale wiatr też się chyba raczej uspokoił, bo bardzo, bardzo piękny widok się przed nami rozpościera. Szczególnie te góry, które wcześniej widzieliście, kuszą mnie, żeby tam pojechać. Hej, hej! Witam Was w kolejnym dniu podróży. Dzisiaj jest 3 marzec. Nie wiem, czy wcześniej słyszeliście moje wypowiedzi, bo było bardzo duży wiatr i musiałam pewnie wyciąć to, jeszcze tego nie wiem. Ale my od wczoraj ruszyliśmy w drogę. Byliśmy w okolicy Aguilas,
jak się nie mylę, tak się wymawia. Spędziliśmy tam 13 dni. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Tak było tam fajnie, co nie? Tak. Jedziemy na domku też dzień doby już. Tak, daleko. I ja tak zimno też daleko, ja my. I będzie tutaj dzień doby też będzie chłonko. No, jedziemy na dzień doby chłonko. To wytłumaczę wam na polski język. Jedziemy, wracamy do Polski. Oczywiście bardzo powoli wracamy, bo mamy na to 2-2,5 miesiąca. Taki mamy plan, więc Amelka wie, że wtedy już powinno być cieplej. No taką mam nadzieję, bo to w sumie będzie połowa maja albo początek maja. Nie zawsze wtedy jest ciepło, ale mam taką nadzieję. Jeżeli będzie cieplutko, to w Polsce będziemy też podróżować sobie po różnych ruinach, górkach, pagórkach, zwiedzać nasze bliskie tereny. A na wakacje są różne plany, albo jechać w Bieszczady, albo na Mazury. W sumie jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Nieraz jest tak, że decyzję się podejmuje w ostatniej chwili. W tej chwili mamy przed sobą te górki i no, chcielibyśmy tak z Amelką na górę wjechać gdzieś tam i poszwędać się po pagórkach. Pogoda nawet do tego jest taka atrakcyjna, bo jest sporo wiatru. W sumie ciepło jest. Słoneczko jak zaświeci, to naprawdę. Tylko ten wiaterek troszeczkę może nieraz czasami głowę urwać. No już mini już nie ma. Już poszedł tutaj. No i już poszedł. No. Czyli co? Idziemy teraz do kamperka, tak Amelia? I jedziemy dalej zobaczyć, co nam przyniesie. No mamy apetyt w tej chwili na to, żeby znaleźć jakieś ruiny, bo w sumie już dawno w żadnych ruinach nie byliśmy. I fajnie by było gdzieś tam się już poszwędać. Zobaczymy, czy się uda nam coś zobaczyć z góry. Tati świadka, tati małe świadki zobaczyłam i niebieski tati. No. To zapraszam w takim razie do oglądania i do subskrypcji kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka, tak Amelka? I co robimy? Łapki do góry. Łapki do góry, tak, łapki do góry. I jeszcze mamy taki wody w fale, a ja zobaczyłam taki czarny piasku i woda też. A nie pójdziemy na wodę, bo chłonko jest troszkę. No, słoneczko niewiele świeci, więc... Jezu, Mini, chodź tu! Chodź tu, Mini! Chodź, Mini! Mama się zraszyła. No, wystraszyłam się, tak zaczęła, groźny pies. Takiego mamy, widzicie, groźnego psa, że ja aż podskoczyłam, jak ona się odezwała. A ja nie zraszyłam się. No. No, no. I jeszcze mamy źle starzy. My tam były źle, a tutaj były źle i tak koło na koło. Czyli po prostu szliśmy sobie szlakiem w tej chwili biało-żółtym. Troszeczkę z niego zeszliśmy, weszliśmy na górkę, widoczki pooglądaliśmy. Okazało się, że troszeczkę inną drogą weszliśmy, ale trafiliśmy w to same miejsce. Ale patrzcie. Tu jest zamku na Ola. Ola, to mówimy dzień dobry. To jest dzień dobry. Dzień dobry już nie ma tu zamku, a Ola tu jest zamku. No? No dobra, to do zobaczenia. Nadawaliśmy dla was z tego pięknego właśnie miejsca. Fajnie tam nam się odpoczywało i idziemy teraz już do kamperka. I zobaczyć, czy nam się uda wjechać na te piękne góry, które są przed nami. Są śliczne. Na pewno na nagraniu ich tak nie widać, jak ja tutaj to wszystko widzę. Jest pięknie. Tu jest łapka.
Jesteśmy w takim miejscu. Tutaj widzę, ludzie zapalają świeczki i chyba się modlą. Patrzę, jak chodzę tutaj niż drzewo i skoczył drzewo. Nagrywam w samochodzie, ponieważ nie było szansy cokolwiek powiedzieć, takie wiatrzysko jest, ale powiem wam, uwielbiam, jak mój kamper zawiezie mnie tak w takie górki, pagórki. Jestem naprawdę szczęśliwa, bo widoki jak się patrzy, są przepiękne. Tereny, mało samochodów, można odetchnąć troszeczkę, jest po prostu cudownie. A cicia jest tutaj, tutaj co powiesz? Tutaj. A kicia sobie tam śpi koło nóg Amelii. Zaraz. A tu jest mini, tu na kolamy, skoczyła na tutaj. Amelka zaraz będzie się czytała i jedziemy dalej. Tu mam książki. Tak z bliska teraz na razie ten domek wygląda. Komin na zewnątrz, jak widać, zrobiony. Później sobie wejdziemy do środeczka. Znaczy, może nie do środka, tylko z boku staniemy bliżej.
widać. Jeszcze trzcina stara jest, ale nie wchodzimy. Stara? No stara, bo czuć nawet tą pleśnią taką już. Ta woda. Aha, taki kominek. Zobaczcie, tutaj był. Co ten komin był na zewnątrz widoczny. Tu jakieś drzwi jeszcze do kolejnych pomieszczeń. To może tu toalety? No nie wiem, może, nie wiem. Nie będziemy roztrząsać tego, co tu było. A ktoś podłoga. Mieszkał. No ktoś mieszkał, podłoga. No widać. Kurczę, leciutkie to jest to. To tak jakby z drewna. Takie wióry. Drewniane, bo jest bardzo leciutko. Z początku myślałam, że to jest taka ziemia, ale to gruba warstwa, widać takich wiór jest tutaj wysypana. To jest domku? No stary, no bo widać. Nie, no przestali to. Domek, bo widać tu wejście było. Podejrzewam, ściana się zawaliła. Kawał domu. Tylko uważaj, Amelia. O, i tutaj jeszcze też były. Pewnie jakieś, jak to osobno, to podejrzewam, że jakaś komórka. Amela mówi, że jest gorąco. Jak widzieliście, zwiedziliśmy akurat tą, doszliśmy do tej tamy i okazało się, że nie jest taka wąziutka, jak się wydaje tutaj faktycznie z góry. Tam widać te murki jakby oporowe, które mają hamować tą wodę. I tak widać oszczędza to tych mieszkańców, którzy są na dole. Na filmikach to wcześniej widzieliście. Oczywiście też ten dom fajny. Taki już ruiny trochę. Wydaje się z góry, jak się patrzyłam, taki niewielki. Ale jednak jest tych pomieszczeń tam troszeczkę. Więc podejrzewam, że tu jakaś rodzina kiedyś mieszkała. Ale jak wybudowali pewnie tą tamę, to dostali wysiedlenie. Jadąc, zobaczyłam taki kolorowy plac. Mówię, jakieś może kwiatki, nie wiadomo co. Mówię, zobaczę, podjadę. Zjechałam tutaj w boczną drogę i patrzę, a tutaj tyle pomidorów jest wysypanych. No podejrzewam, że tutaj ktoś składuje taki kompost, robi z tego, czy nie wiem, czy to później z tego coś odzyskuje. Ale po prostu to jest ziemia niczyja, podejrzewam. Więc wylęgarnia tutaj much będzie niesamowita. Zobaczcie, gdzie mnie Amelka podprowadziła. Jaką piękne miejsce znalazła na wypoczynek. No niestety na początku jest zakaz wjazdu kamperom, ale jest teraz, jak to się mówi, zima tutaj, więc to może nie jest tak przestrzegane. Zobaczymy. Na razie tutaj odpoczywamy, ja się zabieram za obiadek. Ja jestem głodna. I Amelka tutaj poczytać jeszcze trochę. Zadowolona jesteś, że takie fajne miejsce znalazłaś, tak? Tak. No to ona. Tylko później, jutro wam pokażę, jaką drogą tu musiałam wjechać. I teraz będzie trzeba wyjechać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro deszczu nie będzie. Albo dzisiaj. Bo jeżeli będzie, to zostaniemy na kilka dni.
Ale mamy zapas, wszystko mamy, serwis zrobiony, zakupy zrobione, więc nie ma z tym problemu w razie czego. I Amelka się doczekała. Warzywko, jak się nie mylę, bo już trochę mam tej listy zakupów, Romanesco się nazywa, ale nie jestem pewna. Jeżeli teraz się pomyliłam, napiszcie to w komentarzach, nazwę. Doczekała się, bo bardzo chciała spróbować tego warzywka. W sumie smakuje jak kalafior, więc pewnie będzie zawiedziona, bo nie lubi kalafiora. Ale ważne, że chce spróbować coś nowego. Dzisiaj wykorzystam do tego tą bułkę, co wcześniej kroiłam. Jest ładnie ususzona z masełkiem, bo jeszcze mam masełko polskie, zrobię. A do tego jeszcze tak podam, ja w tej chwili ten garnek dopiero pierwszy raz podróżuję, ponad dwa miesiące pierwszy raz go używam, więc na następną podróż to będzie kolejna rzecz, której nie zabiorę, czyli tego garka. W tej chwili gotuję w tym dużym garku, ponieważ chciałam, żeby było w całości ugotowane, ale tak naprawdę przecież można to podzielić i nie muszę mieć takiego wielkiego garka, więc garnek na następną podróż już się nie wybierze. Naprawdę fajne miejsce. Wstawię wam zdjęcia też nawigacji, żebyście zobaczyli te miejsca, ale tylko możecie, tak jak mówię, odwiedzić je w zimę. Zobaczymy. O, tutaj jest. Tu jest ścieżka. Zobaczymy zresztą, czy mnie policja stąd nie usunie prędzej czy później, no bo ktoś może jednak zadzwonić, chociaż teraz widzę jednych turystów i tam gdzieś na początku stał jakiś samochód. Chyba, że to ich. Idziemy na plażę zobaczyć, ale zobaczcie, bardzo ładnie tutaj. Jak widzicie, bardzo ładnie tu jest, fajnie. Można sobie wzdłuż skał i morza fajny spacerek zrobić. O, Amela to przede wszystkim szybko. Pięknie. Szum fal to mnie bardzo uspokaja. Zobaczymy, jak uda nam się dojść.
mini, nie zastanawiaj się. Nie ma co się bać. Oj, sporo tego jest, żeby tu iść. To jest ładny kawałek. Amela goni, jak zwykle, do przodu, żeby dojść. Mówię Ameli, żeby uważała. Zobaczcie, jak to wszystko stromo jest. Wszystko wisi. Te skały, które tu opadły, to na pewno zleciały. Ale nas, ale Amelę woda wystraszyła. Co? No. Ale. Jeszcze raz. No, idziemy, tak? Nie, idziemy tak. Tutaj nie, bo woda nas zaraz oklapie. Jakoś się udało. Przeszłam. Ale skały są bardzo ostre. Trzeba uważać. Ale ładnie, tu muszę poczekać i nagrać tą piękną falę. Zobaczymy. Nie wiem, mam takie szczęście, że jak chcę nagrać, to tej fali nie ma. O, jest nareszcie jakaś ładna falka. Ale czyściutka woda chyba. Ła, myślałam, że mnie dopadnie, ale jednak udało się. Lepiej nie ryzykować, bo jest tu mokro, więc może dopaść. Ale tu, na tej skale, nie jest tak mokro. Czyściutko tutaj, a najważniejsze, patrzę, że tutaj tych kolczastych stworzonek nie ma, chociaż teraz coś tam widzę, ale za bardzo woda się rusza, zaraz podejdę bliżej. No i cóż, postać podziwiać nie mogę. Oj, prawie dopadła mnie, trochę bryza mnie opryskała. Jak widzicie, postać nie mogę, bo tylko chodź, idziemy. Pięknie. A naprawdę w tym wszystkim jest fajne, że można sobie tak iść. Wielka skała się trochę obluzowała, a moja córka chce, żebym się chyba kozę zamieniła, tylko górską, bo dzisiaj te kozy, ale
kozy dzisiaj widziała, to chyba patrzę teraz na tą drogę, którą ona wybrała. No to tylko skakać, nic więcej. No i udało się nam jakoś przejść, ale w tej chwili wracamy. Zobaczycie, jakim fajnym przejściem musieliśmy przejść. Amela wam zaprezentuje, tak? Jak tam, Amelka? Wracamy się do kamperka, ponieważ nic na wycieczkę nie wzięliśmy, ani wody, ani nic, bo to miała być krótka. Po drugie, Amelka się jeszcze musi trochę dzisiaj pouczyć. Amelka, tutaj byliśmy. Ona przechodzi chyba innym tajnym przejściem, a my tu przeszliśmy sobie między skałami. Czeka, przecisnę się, no bo tu plecak można zahaczyć. Zobaczcie, tak wąsko jest. Idziemy. Mini to pierwsza znalazła teraz to miejsce. Ach, udało się. Ja czekam teraz na Amelkę, a ona już obrażona, bo ja pierwsza przyszłam. Obraziła się na mnie. Patrz, patrz! Udało jej się przemknąć. A za chwilę za nią taka wielka fala. Cała by była mokra. Muszę z nią chyba sobie porozmawiać. Bo za bardzo czasami ryzykuje. No i skończyło się Amelce chodzenie przede mną. W tej chwili kazała mi chodzić za mną, bo trochę mnie zdenerwowała. Jednak mogło być coś. Teraz zawsze było tak, że ona mogła być z przodu, ona wszystko mogła, ale powiedziałam, że teraz do odwołania niestety będzie chodzić za mną.